MiG-280 Dual Pulse Synergia to kompaktowy poluautomat spawalniczy przeznaczony do spawania metodą MiG-MAG oraz MMA. Jest to nowoczesna konstrukcja posiadająca takie funkcje jak podwójny puls, pojedynczy puls oraz możliwość ustawień manualnych. Na wyposażeniu urządzenia znajduje się dobrej jakości uchwyt spawalniczy MB24KD, przystosowany fabrycznie do spawania aluminium, czyli założony jest teflon pod drut o średnicy 1012. Taka sama też rolka znajduje się w zestawie w podajniku urządzenia. Oczywiście w komplecie dostajemy również przewód masowy, przewód elektrodowy oraz wężyk do podłączenia gazu ochronnego. Urządzenie posiada bardzo solidne podwozie jezdne, dosyć duże kółka z przodu obrotowe, z tyłu stalowo-gumowe, łożyskowane z dużą, solidną półką na butle. Urządzenie posiada czytelny panel w języku polskim. Jest to panel typu soft. Wszystkie przyciski są pogrupowane w sekcje, także cały panel jest czytelny. Tym przyciskiem wybieramy sobie metodę spawania MMA, manual, czyli spawanie metodą MiG-MAG z ustawieniami ręcznymi, tak jak w tradycyjnym poluautomacie. Program synergiczny z pojedynczym pulsem. Program synergiczny z podwójnym pulsem. Tutaj jeszcze niżej znajduje się przycisk ustawień fabrycznych, ale tutaj zachęcam do skorzystania z instrukcji obsługi, żeby zapoznać się z tą funkcją. Po drugiej stronie znajdują się przyciski wyboru dwutakt, czterotakt, HOT 4T. To jest specjalny program czterotakt z możliwością ustawienia prądu początkowego. Możemy skorzystać z tej funkcji przy spawaniu elementów, które wykazują się bardzo dużym przewodnictwem cieplnym i wymagają podgrzania wstępnego na początku spawania. Panel wyboru średnicy drutu oraz materiału, który zamierzamy spawać. Oczywiście dotyczy to tylko i wyłącznie trybów synergicznych. Do wyboru średnica 0,8, 1, 1,2. Materiału stal zwykła, stopy aluminium z krzemem, ale cienkie elementy, funkcja ATC. Spawanie stopów aluminium z magnezem i również tutaj jest specjalny program do spawania elementów cienkościennych. Stal nierdzewna, luto spawanie i stopy miedzi. Pod wyświetlaczami znajduje się drabinka z zaznaczonymi symbolami, do których przechodzimy tym przyciskiem. Dany parametr, który możemy regulować dla danej metody czy funkcji, podświetla się, idąc po kolei. Czas wypływu gazu przed spawaniem, ale również regulacja prędkości dojazdowej przed rozpoczęciem spawania, którą możemy ustawić w ustawieniach fabrycznych. Hot start to jest regulacja wartości prądu biorącego startu przy spawaniu metodą MMA oraz regulacja prądu początkowego w opcji HOT 4T. Regulacja indukcyjności. Regulacja arc force, czyli prądu forsującego przy spawaniu MMA, ale również AMAX, czyli prąd szczytowy przy spawaniu metodą MIG z podwójnym pulsem. Przy spawaniu z podwójnym pulsem regulujemy również balans oraz częstotliwość pulsacji. Prąd spawania główny przy spawaniu metodą MMA oraz MiG-MAG w przypadku spawania z podwójnym pulsem jest to dolna wartość prądu spawania.
Tutaj mamy prąd wypełnienia krateru bądź czas spawania w punkcie. To również mamy do dyspozycji spawanie punktowe. Ostatnie dwa parametry to jest czas upalania drutu oraz napięcie upalania drutu po zakończeniu spawania. No i na samym końcu czas wypływu gazu po spawaniu. Na panelu znajdują się dwa wyświetlacze. Wyświetlacz po lewej stronie pokazuje albo prąd spawania, albo prędkość podawania drutu. Wyświetlacz po prawej napięcie, częstotliwość, czas w sekundach oraz balans. Dwa pokrętła. Pokrętło po lewej jest zsynchronizowane z lewym wyświetlaczem i też regulujemy nim prąd spawania albo prędkość podawania drutu. Prawe pokrętło służy do regulacji parametrów wyświetlanych na prawym wyświetlaczu. Jest to napięcie, czas, balans w procentach, częstotliwość.